Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat propolisu. Ja propolis u siebie w pasiece pobieram praktycznie przez cały rok. Praktycznie można powiedzieć, że co przegląd jakąś ilość tego propolisu uzyskuję. I dzisiaj chciałbym powiedzieć podstawowe wiadomości na temat propolisu. Jak to się dzieje, że on się znajduje w ulu, skąd się on bierze, z czego się składa i jakie ma zastosowanie w naszym świecie. Słuchajcie, na początek trzeba sobie wyjaśnić, że pszczoły miodne noszą do ula nektary, spadzie, wodę, pyłki kwiatowe i substancje balsamiczne. Taką ciekawostkę tylko wtrącę, że pszczoła miodna pszczołą lotną jest tylko przez około 15 dni. Większość swojego życia spędza w ulu. Jest pszczołą tak zwaną ulową. Ok, słuchajcie, co się z tymi substancjami balsamicznymi dzieje i skąd pszczoła je pozyskuje? A więc w naszym klimacie tutaj, bo na całym świecie oczywiście pszczoły miodne przynoszą te substancje balsamiczne, ale one mają różny skład. W naszym tutaj klimacie, można powiedzieć w Polsce, głównymi dawcami tych substancji balsamicznych są przede wszystkim topole, brzozy, klony, kasztanowce, świerki, sosny i inne też krzewy, owocowe nawet. A więc tak, jak one to pozyskują? A więc szukają tych balsamicznych substancji na pąkach, często na pąkach drzew, po czym zabierają je żuwaczkami. Żuwaczkami je zabierają i przekładają na trzecią parę nóg w koszyczki, w te samo miejsce, w których nosi też pszczoła pyłek. Po czym formuje je, prawda, dodaje swoich enzymów, przylatuje do ula i taka ciekawostka, słuchajcie, ona sama nie potrafi zrzucić tego propolisu. Więc czeka nawet nieraz dwa dni, że inne pszczoły dopiero odbiorą, podejdą i żuwaczkami odbiorą od niej tą substancję balsamiczną, która przyniosła w koszyczkach na trzeciej parze nóg. I tak naprawdę od tego momentu dopiero zaczyna się wytwarzać propolis, zwany też kitem pszczelim. Jak to się dzieje? No, dzieje się to tak, że pszczoły dodają swoich enzymów, dodają wosków, dodają, słuchajcie, pyłków, żują to, przeżuwają i kleją całe wnętrze ula tą substancją. Najwięcej propolisu pszczoły znoszą na jesień, ponieważ przygotowują się do zimowli i chcą uszczelnić całe gniazdo tym propolisem. Szczególnie wylotki, ale też miejsca jakieś międzybelkowe, międzyramkowe, tak jak zresztą widzicie tutaj na filmie. Ok, w takim razie powiedzmy sobie, słuchajcie, co tam w środku w tym propolisie się znajduje. Słuchajcie, przebadano ten skład tych różnych propolisów. Oczywiście on się różni, w różnych regionach Polski będzie się różnił. Nawet można powiedzieć, że między rodzinami się różni, ponieważ pszczoły mają różne kierunki lotów po te substancje balsamiczne. One tego szukają, zbierają i na przykład jedna rodzina może mieć, gdzie jest na przykład bardzo dużo substancji balsamicznych, z topoli, a druga będzie miała tam całkiem jakiś inny skład, ale udało się jakąś znaleźć taką średnią normę i ja bym chciał właśnie ją przedstawić. Słuchajcie, przede wszystkim żywice. Żywice jest to główny składnik i może zajmować od 50 do 80% całości. Następnie olejki eteryczne, które są w przedziale między 3 a 15%. Widzicie, duże są przedziały, więc jest to naprawdę płynne. Te składy są płynne. W zależności właśnie, tak jak wspomniałem, od rejonizacji, od tego, jakie rodzina ma upodobania, mogą się zmieniać. Kolejna sprawa to są woski, które też są w dużym stopniu, od 12 do 40% może nawet się znajdować. No i pyłki od 5 do 11% oraz inne zanieczyszczenia, można powiedzieć tutaj mechaniczne, które w takim propolisie też się znajdą i będzie to przedział od 5 do 20%. Oczywiście mówimy o takim standardowym propolisie, który jest nazwany jako taki normatywny, czyli w pierwszej klasie normy. Oczywiście może być też bardziej lub mniej zanieczyszczony
na przykład szczególnie woskami. Tak się zdarza, ponieważ niektórzy często z propolisem mieszają mostki woskowe, które pszczoły nadbudowują na ramkach i niestety jak gdyby tracą właściwości tego czystego propolisu. Badania wykazały, że w takim gotowym propolisie, kicie pszczelim, gdzie tam pszczoła jak gdyby to wytworzy, zrobi, znaleziono ponad 129 różnych ciekawych związków. Wymienię, słuchajcie, kilka z nich. Aminokwasy, bardzo dużo aminokwasów. Kwasy, piroglutaminowy, alifatyczny, octowy, masłowy, mirystynowy, palmitynowy, stearynowy, krotonowy, oleinowy, linolowy, benzeosowy, cynamonowy, kawowy, kumarowy, słuchajcie. Więc kwasów jest bardzo dużo i to są nie wszystkie oczywiście. Związki: wanilina, izowanilina, halkan, pinostrobiny, pinocembriny, pinostrobina, pinocembrina, tetrachryzyna, ramnetyna, terpyny, cymen, limonen, styren, cyneol. Słuchajcie, masę różnych związków. Także naprawdę i cały czas badają propolis, także cały czas coś tam nowego gdzieś tam się doszukują. Słuchajcie, właściwości fizyko-chemiczne. Tak jak już widzicie zresztą na filmach, propolis potrafi być plastyczny, ale potrafi też być bardzo kruchy i twardy. W temperaturze 15 stopni jest właśnie taki twardawy, kruchy. Natomiast już przy 30 stopniach to już jest dobrze plastyczny. Natomiast w 70 stopniach propolis potrafi być już płynny. Barwa propolisu, jak widzicie tutaj na filmie, na różnych tutaj ujęciach, od jasnożółtej po czarnobrązową wręcz. No ja tutaj czarnej raczej nie mam, ale czarna, mocno czarnobrązowa, taka barwa potrafi się tutaj znaleźć. Jeżeli chodzi o smak, no propolis taki na surowo w smaku jest cierpko-gorzki, można by powiedzieć. Oczywiście w różnych rejonach Polski będzie różny, bo gdzieś w górach, gdzie jest więcej jodły, sosny, prawda, te główne żywice będą innego smaku niż tak, jak na przykład u mnie w rejonie, gdzie jest bardzo dużo brzóz i topoli. Także on się tutaj będzie różnił. Zapach propolisu no jest fenomenalny. Ja uważam, że jest to jeden z najlepszych zapachów, jakie w ogóle są w naturze występują. Można powiedzieć, bardzo korzenny zapach. Niektórym się kojarzy on z kadzidłami, z zapachem kadzidł. Bardzo przyjemnie. Ja używam w podgrzewaczach takich pokojowych właśnie propolis wrzucam, a dokładnie mostki propolisowe. Tam, gdzie jest więcej zawartość, większa wosku, do podgrzewaczy i sobie w domu to odpalam, a szczególnie w grudniu. Lubię ten zapach, przedświąteczny klimat. Także polecam, a poza tym jest to jakiś sposób apiterapii. Dobrze, słuchajcie, propolis rozpuszcza się, trzeba wiedzieć, w alkoholu, w acetonie, chloroformie i eterze. Głównie pszczelarze rozpuszczają go w alkoholu i robią różnego typu krople. Jeżeli chodzi o zastosowanie propolisu, no to ja mógłbym to powiedzieć jednym zdaniem. Propolis można powiedzieć, że jest na wszystko. Natomiast można wiele publikacji znaleźć w internecie. Kwestia jest tylko stosowania jaka dawka i w jakiej postaci. Natomiast, tak jak mówię, propolis cały czas badają naukowcy i okazuje się, że można go stosować naprawdę można powiedzieć, na wszystko, tak? Ma takie właściwości, że praktycznie wszędzie gdzieś wykazuje jakieś dobroczynne oddziaływanie. Gdziekolwiek ktoś go nie zastosuje w jakichś badaniach klinicznych, okazuje się, że robi jakąś fenomenalną robotę. Słuchajcie, co trzeba wiedzieć o propolisie? Przede wszystkim propolis jest bakteriostatyczny i bakteriobójczy. Czyli wiadomo, hamuje namnażanie się różnych bakterii, no i też jest bakteriobójczy, tak? Głównie gdzieś tam naukowcy stwierdzili, że jest bardzo skuteczny na bakterie gram dodatnie. Taka ciekawostka, w 1964 naukowcy stwierdzili, że propolis oddziaływuje bardzo pozytywnie na wirusy grypy oraz żółtaczki. Także to było takie odkrycie fenomenalne. Pisano o tym na całym świecie.
Słuchajcie, poprzez tych wszystkich badań stwierdzono, że propolis działa regenerująco na tkankę kostną, chrzostną, na nabłonki, przyspiesza metabolizm komórkowy. Dodawany do różnych preparatów miał zastosowanie też przeciwbólowe, wykazano takie zależności. Bardzo, a to bardzo dobre rezultaty propolis ma na leczenie chorób skórnych i jak gdyby to jest taka największa jego zaleta i pewnie każdy o tym słyszał. Też pojawiają się badania, że propolis świetnie radzi sobie z ropnym zapaleniem środkowego ucha, z zapaleniem miazgi zębowej, odleżyny i wiele, wiele naprawdę innych. Ja odsyłam tutaj do internetu, bo ja bym nie mógł tego tutaj wszystkiego w tym filmie wymienić. Oczywiście wszystko jest to opisywane świetnie w internecie, mamy masę artykułów na ten temat. Ja odsyłam do takich lepszych, poważniejszych artykułów, które są jakieś badania naukowe. Nie tylko jakaś reklama, że ktoś chce sprzedać i tam wypisuje, na co jest propolis, bo tam wypisują różne rzeczy, ale gdzieś, jeżeli jakiś instytut badał ten propolis, to jest świetnie też opisana, jaka dawka, jak był on przygotowany, jak był podawany. I to są świetne, bardzo fajne, ciekawe rzeczy. Kwestia tak naprawdę jest tego po prostu, w jakiej postaci i w jakiej ilości ten propolis na dane schorzenie możemy stosować. I tu już odsyłam jak gdyby do literatury naukowej, która to szeroko w Polsce omawia. Bez problemu można to znaleźć. No i słuchajcie, jeszcze taka kwestia pozyskiwania i przechowywania propolisu. Ja propolis przechowuję w szklanych naczyniach, szczelnie zamkniętych. Pozyskuję go, tak jak powiedziałem wcześniej na początku filmu, praktycznie cały sezon. To znaczy przy takim przeglądzie, kiedy zaglądam do rodziny, jeżeli widzę jakiś nadmiar tego propolisu, no to go zabieram, tak? Oczywiście, tak jak wspomniałem, pszczoły najchętniej i najwięcej propolisu przynoszą jesienią, ale wtedy ja go jak gdyby nie odbieram, bo chcę, żeby sobie jak gdyby wykonały swój plan, czyli uszczelniły gniazdo, czuły się bezpiecznie. On jest, wiadomo, bakteriostatyczny, bakteriobójczy. On tam im pomaga utrzymać mikroklimat w rodzinie pszczelej, faunę i florę, jak to się mówi, więc go nie odbieram. Natomiast już wiosną, przy pierwszych przeglądach, zaczynam ten propolis zeskrobywać, zbierać podczas czyszczenia ramek. Gdzieś go tam za każdym razem, jeżeli widzę go gdzieś nadmiar, to go odbieram. No i potem, tak jak już wspomniałem, przechowuję w szklanych naczyniach, a z niego można, słuchajcie, wyrobić różne rzeczy. Najczęściej w Polsce można go znaleźć od pszczelarzy pod postacią maści, głównie opartej na wazelinie farmaceutycznej, albo w roztworze alkoholowym o różnym znaczeniu procentowym. Ale powiem Wam szczerze, nie jest to takie proste, ponieważ ten propolis surowy, który tutaj widzicie, wymieszanie go z czymkolwiek, no niestety to nie jest to, bo należy pozyskać EEP, czyli etanolowy ekstrakt propolisu i dopiero z niego, na jego bazie można wytwarzać krople czy też właśnie maści. Ponieważ tak jak już wspomniałem i to wynika ze składu propolisu, jest w nim bardzo dużo zanieczyszczeń. Są woski, są pyłki, które są niepotrzebne na przykład w takiej maści, bo my chcemy tylko ten propolis, czyli enzymy pszczół plus żywice, prawda? Na tym się chcemy skupić i to jest dla nas najważniejsze. Ale kiedyś może, jeżeli jesteście ciekawi, piszcie, może kiedyś opiszę ten sposób, jak pozyskać EEP. No bo jest to jakaś procedura, nie jest to takie proste, jakby się wydawało i wcale tego dużo nie ma. Jak wrzucimy 100 gram tego kitu pszczelego, który tutaj ja pokazuję, no to EEP naprawdę uzyskamy tylko kilka gram. Także nie jest to, ale to jest koncentrat, to jest bardzo mocne stężenie tych dobrych, dobroczynnych właściwości. Słuchajcie, myślę, że to tyle na temat propolisu. Podstawowe wiadomości Wam przekazałem. Jeżeli Wam się podobało i ktoś dotrwał do tego momentu, proszę łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Może chcecie, żebym jakiś poruszył temat, o czym myślę. Piszcie w komentarzach. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, a interesuje go pszczelarstwo, to subskrybujcie. Ja się staram dużo ciekawych rzeczy na temat pszczelarstwa wrzucać, a szczególnie pokazywać swoją pracę w pasiece. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, cześć!